Witamy Państwa na żywo z restauracji Pick and Roll Club w Sopocie. Studio przed najważniejszym meczem futbolu amerykańskiego w historii. Studio przed meczem, który charakteryzuje setki milionów Amerykanów. Studio przed meczem, który jest najbardziej dochodowy w historii telewizji. Super Bowl, mecz Green Bay Packers z Pittsburgh Steelers. A moimi Państwa gości są Łukasz Miotkę. Witam. Trener Pomorze Seahawks Maciej Cetrowski, pan Krzysztof Hinc i Sebastian Krzysztofek, również zawodnik Pomorze Seahawks. Mam pierwsze pytanie, no jak uważacie, kto jest faworytem może na początek tego spotkania, Łukasz? Realnie chyba jestem najbardziej za Steelers. Tak jak może trener pewnie się ze mną nie zgodzi, ale moim osobistym zdaniem jest stawiam bardzo na Steelers. Trudno tutaj dopatrzeć się takiego faworyta. Obie drużyny bardzo dobrze spisywały się w ofensywie, szczególnie w playoffach. Można powiedzieć, że Green Bay miało troszeczkę szczęścia w czasie sezonu. Potrzebowało kilka drużyn, aby wygrały swoje mecze, aby mogli dojść do fazy playoff, ale już w fazie playoff grali świetnie. Zobaczymy, jak spiszą się defensywy tak naprawdę. Steelers słyną z tej defensywy. Green Bay Packers bardziej przyćmiewa ich defensywę, ofensywa i tu bym się dopatrywał klucza. Ta defensywa, która zatrzyma ofensywę drugiej drużyny, ta będzie zwycięzcą. Ja myślę, że nie warto się wyłamywać, tak? I tutaj pójdę za głosem trenera, czy również Pittsburgh Steelers, mimo że według bookmacherów zdecydowany faworytem są Packersi. Tak, no to zakładam, że z racji takiej, że jest to wielki finał, wszystko się może zdarzyć. Więc warto przede wszystkim obejrzeć mecz, ale osobiście jestem za Steelers i liczę na ich wygraną. Wszyscy moi wcześniejsi koledzy, żółto-czarni jak nasze barwy. Na pewno mecz będzie ciekawy, dwie najbardziej utytułowane drużyny w NFL. Liczymy na dużo ciekawych zagrań, emocjonującą końcówkę i myślę, że Ben Roethlisberger rozgrywający Steelersów poprowadzi ich do kolejnego tytułu. No niestety nasz mikrofon przestał działać jakoś, kiedy pojawiliśmy się tutaj razem z Grudziąckim Radiem Internetowym. Musimy mieć mikrofon zastępczy. No ale patrząc na Green Bay, drużyna najbardziej utytułowana, drużyna, która miała zawsze szczęście do trenerów. No możemy tutaj na przykład powiedzieć Vincent Lombardi, trener, od którego zostało nazwane główne trofeum w Super Bowl. No ale drużyna z małego miasteczka. Dzisiaj na trybunach będzie więcej kibiców niż Green Bay ma mieszkańców, trenerze. No, można powiedzieć, że to wynika z tradycji, kiedy futbol amerykański jeszcze raczkował, a w tej profesjonalnej wersji, bo znacznie popularniejsza przez dłuższy czas była wersja akademicka, to właśnie Green Bay było jednym z tych ośrodków, który prężnie rozwijał ten sport profesjonalnie. Dlatego jest to drużyna właściwie nie tylko tego małego miasta Green Bay, które kocha futbol, ale też całego stanu Wisconsin i mają też wiernych kibiców w całej Ameryce i na całym świecie. Jeżeli chodzi o najbardziej tytułowaną, to właśnie są to Pittsburgh Steelers, które mają tych tytułów 6. W tym roku mają szansę na 7. tytuł, a w ostatnich 6 latach no jest to już ich 3. występ w Super Bowlu, więc można powiedzieć, że oni mają tutaj doświadczenie w wygrywaniu tytułów, a Green Bay wygrało pierwsze 2 Super Bowle, więc są to takie drużyny, które tradycje mają bardzo mocno zakorzenioną w granie o te najważniejsze trofeum, dlatego myślę, że będzie bardzo ciekawie, a kibice na całym świecie czekają na ten emocjonujący występ. Jeszcze niedawno finały konferencji Green Bay grało z Chicago Bears, a ekipa Steelers z New York Jets. Jets, którzy wcześniej wyeliminowali New England Patriots. I to jeszcze na stadionie New England, co było nie lada sensacją. No ale tak patrząc na te finały konferencji, no były one ciekawe, ale czy Wasze oczekiwania też one spełniły, czy czegoś jednak brakowało? Czy brakowało tam może jakiejś innej drużyny? Czy brakowało tutaj tych gwiazd, które są rozgrywającymi? Na przykład New Orleans Saints, którzy odpali już Wildcard Weekend. Tam przecież Drew Brees, MVP poprzedniego Super Bowl.
i zespół zwycięzców tej całej ligi. Nie ma braci Manningów. Mamy tutaj dzisiaj pojedynek Rosenberger-Rogers. Obydwaj zdobyli przełożenie ostatnio. Tak. Wie pan, dla mnie wszystko jest okej. Ja jestem nadal jednak za Steelers, tak? Będę się tego trzymał. No nie zabraknie gwiazd, tak jak mówiłem, Ben Roethlisberger już ma 2 pierścienie mistrzowskie, więc jest na pewno wielką gwiazdą, jeżeli chodzi o tą ligę. Aaron Rodgers ma dużo do udowodnienia, może dlatego grał tak świetnie, bo objął stery tej drużyny po no już słynnym quarterbacku rozgrywającym Brett Favre, który grał dla Green Bay przez wiele lat i był kochany. Teraz troszkę mniej już w Green Bay jest lubiany za to, że przeszedł do innej drużyny i to drużyny, która jest takim bezpośrednim rywalem, czyli do Vikingsów, ale na pewno nie zabraknie gwiazd w tym meczu, zarówno po stronie ofensywnej, jak i defensywnej. No, bardzo łatwo tutaj wymienić 2 defensywnych zawodników po stronie Green Bay. Jest to Clay Matthews, numer 52. Na pewno jego gra będzie decydująca. A po drugiej stronie zawodnik, który miał szereg kontuzji w tym sezonie, Troy Polamalu, który miał teraz 2 tygodnie, żeby wyzdrowieć, więc spodziewam się, że gwiazd na pewno nie zabraknie i będzie to super mecz nie tylko do oglądania ze strony tych, którzy trzymają piłkę w ręku, ale też tych, których próbują powstrzymać tych zawodników. Dodam tylko, że drużyna, tutaj sobie wynotowałem te wszystkie statystyki, drużyna z Pittsburgh Steelers ma najlepszą defensywę na NFL, 48 sacków jak na razie, ale za to Green Bay stracili jak na razie, mają najmniej punktów straconych w całej lidze na mecz, tylko 15, no i jeśli chodzi o defensywę, to tutaj Kulen Jenkins, 7 sacków w 11 meczów w ekipie Green Bay Packers, a więc no wydaje się, że to głównie będzie może nie pojedynek ofensywny, ale pojedynek defensyw. Krzysztofie. Powiem tak, że jak wiadomo nie mam tutaj takiej wiedzy jak zawodnicy czy trener, jeśli chodzi o potencjał poszczególnych zawodników czy taktykę zespołów, tak? Jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na początku, że wiadomo, jest to finał, tak? Wiadomo, zawodnikom też udzielają się inne emocje niż w meczach z wcześniejszej fazy rozgrywek. Więc wydaje mi się, że spekulowanie na temat tego, jak będą zachowywały się poszczególne formacje zespołów w przeciągu całego meczu, no jest ciężkie do oszacowania, więc wydaje mi się, że tak czy inaczej mecz będzie wyrównany. Nie będzie tutaj wskazanego faworyta, który wyłoniłby się już na początku, w połowie czy pod koniec meczu, że mecz będzie napięty do samego końca i no zdradzę tutaj, że trener Maciej przed meczem typował wynik 27-21 dla Steelersów, więc jak widać różnica jednego przyłożenia, czyli możemy się spodziewać wielkich emocji. Ja uważam, że w tym miejscu bardzo dobrze jest przytoczyć słowa, które mówią, że atak sprzedaje bilety, a obrona wygrywa mistrzostwa. I się zgodzę tutaj z panem jak najbardziej, że obie drużyny mają świetną defensywę. Ja bym radził zwrócić uwagę na zawodnika Green Bay, nose-tackle BJ Radzi. On w ostatnim meczu przechwycił piłkę, zdobył touchdown, co jest bardzo rzadkie dla zawodników linii defensywnej, a także w akcjach typowo przed endzonem jest używany jako fullback, tak? Czyli jeden z głównych blokujących. Jest to drugoroczniak, jest to naprawdę zawodnik, którego warto obejrzeć. Aczkolwiek, jak mówiłem, ja zostanę przy Steelers, gdyż Jerome Harrison, linebacker, Woodley, grając 3-4, będzie to niesamowity na pewno pojedynek. Będzie dużo obrony, ale uważam, że quarterbacki dadzą radę i punkty też się pojawią na tablicy. Mają problem przed tym meczem Steelers. Brak pierwszoroczniaka centra, który był jedną z gwiazd tego zespołu, Moki Sponsi, doznał kontuzji w meczu z New York Jets w finale konferencji. No ale trener Steelers powiedział, że jedną gwiazdę da się zastąpić drugą gwiazdą. Czy naprawdę tak Steelers mogą mieć aż taki potencjał, trenerze? Ja się nie dziwię pewności siebie trenera Steelers. Od lat się mówi o tym, że Steelers może nie mają najlepszej linii ofensywnej, także gdy wygrywali 2 Super Bowle, ta linia nie należała do najlepszych w lidze,
ale mobilność i siła ich rozgrywającego Ben Roethlisberga, który jest bardzo duży jak na tą pozycję, pozwala mu często uciekać z sytuacji, które już powinny się skończyć pewnym sukcesem formacji obronnej. On ucieka, rzuca piłkę, zdobywa przyłożenia, dlatego może stąd się bierze ta pewność siebie trenera, że te i centra można zastąpić, jak tylko będzie zdrowy i dobrze grający Ben Roethlisberger. Też, prawda, to jest najlepsza linia, to jest najlepsza liga świata, więc myślę, że też rezerwowi są na wysokim poziomie i to jest świetna okazja dla takiego rezerwowego, żeby wyjść w najważniejszym meczu, pokazać się i może w przyszłym roku zostać zawodnikiem pierwszej formacji, kto wie. Dlatego myślę, że można też zaobserwować nie tylko zawodników z piłką, ale także tych, którzy są bardzo ważni, którzy blokują dla rozgrywającego, w tym wypadku właśnie zawodnika, na którego muszą postawić, czyli centra rezerwowego drużyny Pittsburgh Steelers. Roethlisberger zdobył nawet przełożenie w meczu z Jets. No, tam wykorzystał, oglądałem się jeszcze raz skrót tego spotkania, no fatalny błąd obrony, zostawił praktycznie wolną ścieżkę temu zawodnikowi. Zostawili czy nie zostawili, prawda, gra, jeżeli chodzi o grę w ofensywie w NFL, to ona skupia się bardzo dużo na grze podaniowej, jest bardzo dużo skrzydłowych, na których trzeba skupić swoją uwagę i jeżeli się ma rozgrywającego, który nie tylko może rzucić piłką, ale pobiec na te kilka yardów, czasami zdobyć przyłożenie, to jest duży plus i zarówno po stronie Pittsburgh Steelers, jak i po stronie Green Bay Packers są rozgrywający, w którym bieganie z piłką nie jest obce, więc defensywa musi się nie tylko skupić na kryciu ich skrzydłowych, ale też uważać na to, żeby rozgrywający sam nie wziął sprawy w swoje ręce i nie pobiegł z piłką. Może porozmawiamy o tej Super Sunday, super niedziela dzisiaj w Ameryce. Jak Państwo uważają, czym to jest spowodowane, że w ten jeden dzień 105 milionów Amerykanów chce usiąść przed telewizorami, ogląda w zeszłym roku, tak jak tutaj wynotowałem, gdzieś to miałem mecz, był rekordowy, jeśli chodzi o oglądalność, pobił nawet o serial MASH, słynny serial w końcu jednak w Ameryce, no ale czym to jest spowodowane? Jeżeli chodzi jeszcze, tak sprawdzałem o jakieś ciekawostki. W 2007 roku, kiedy wchodziła technologia High Definition, no to 1/6 sprzedaży rocznej telewizorów plazmy z HD zostało wyprzedane w tą niedzielę, kiedy jest Super Bowl. 30% więcej sprzedaży chipsów, popcornu, napojów alkoholowych. Cała Ameryka siedzi przed telewizorami. No to jest, trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, że to jest ich sport narodowy jednak. I myślę, że taka ich główny sport, którym jest futbol amerykański, może po prostu to wszystko nakręcić tak naprawdę całą tę machinę, która powoduje wzrost wszystkich sprzedaży. No jest kilka powodów. Po pierwsze, tak, inne finały innych sportów to jest seria. Drużyna, która wygra 4 mecze, na przykład zostaje mistrzem. Tu jest tylko jeden mecz, więc można skupić się na tym widowisku raz w roku. Poza tym ta cała otoczka medialna, to są duże pieniądze, reklamy są specjalnie na to kręcone. Występują największe gwiazdy przed samym meczem, w połowie meczu, więc osoby, które nawet się nie interesują futbolem, udziela im się ta atmosfera, chcą zobaczyć najnowsze klipy właśnie nakręcone przez różnych sponsorów ligi, ale też chcą zobaczyć gwiazdy, które występują jako taki dodatek Super Bowlu. I myślę, że stąd ta cała świąteczna atmosfera. Wydaje mi się, że jak wiadomo, no, futbol amerykański należy do tej grupy tak zwanych sportów amerykańskich, tak? I w zasadzie myślę, że dla wielu jest to wiadome, że w przeciwieństwie na przykład tutaj do rodzimych lig, tak, gdzie na przykład piłki nożnej, żużla czy koszykówki, w zasadzie mecz polega na tym, dla oczywiście widza, spektatora, że należy na niego przyjść, obejrzeć go i pójść do domu. W Stanach Zjednoczonych jest troszkę inaczej, cała oprawa, mecz, to nie jest tylko mecz, ale także spotkanie ze znajomymi przez długi czas przed meczem, po meczu,
Sam mecz też, że tak powiem, oprawiony jest dużą ilością różnych spektakli pozasportowych, różnymi widowiskami, występami zespołów artystycznych. Więc tak naprawdę w przypadku tym bardziej tego finału warto mówić jako o wielkim wydarzeniu nie tylko sportowym, ale też rozrywkowo-medialnym. Jest to po prostu dla Amerykanów święto, które należy spędzić razem z rodziną. Jak tutaj wspólnie już powiedzieliśmy, no, publika, która pojawi się na tym meczu, no, jest no, ta liczba jest kosmiczna, tak, w porównaniu do innych widowisk, które odbywają się na całym świecie. No i cóż, zaangażowane też są wielkie pieniądze, tak, wielka reklama. Wszyscy chcą brać w tym udział, jak widać, nawet tutaj u nas w Pick'n'Rollu też ludzie przychodzą, mimo późnej pory, mimo niedzieli, wiadomo, trzeba wstać do pracy, przychodzą, żeby obejrzeć to widowisko, więc no, atmosfera tego meczu no, przekłada się na wiele innych aspektów tego dnia i tak jak mówię, no, jest to wielkie święto, w którym biorą udział nie tylko Amerykanie, ale także ludzie z całego świata. Tak, tutaj koledzy powiedzieli bardzo dużo, ja mogę dodać tyle od siebie, że wiadomo, mentalność amerykańska jest taka, że chcą robić wszystko jak najlepiej, z jak największą pompą i tak to wygląda. Tak jak trener powiedział, że jest tutaj rozgrywany jeden mecz, a nie seriami, do tego również w sezonie zasadniczym jest mecz 16, tak, czyli jest ich też mniej, czyli można powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, wszyscy się nakręcają na ten najważniejszy mecz. W dniu dzisiejszym na stadionie będzie około 109 tysięcy ludzi. Podobna liczba będzie po samym stadionem, tak? Więc wyobraźmy sobie, że to jest ponad 200 tysięcy ludzi w jednym miejscu. To jest niespotykane przy praktycznie żadnym innym wydarzeniu sportowym. Ameryka jest wielka, tak jak powiedziałem, i korzystają z tego. Słynni aktorzy, słynni sportowcy chcą się pokazać, a jest to najlepsze miejsce, żeby wystąpić i pokazać się w kularach sławy wśród najlepszych. Dzisiaj hymn śpiewa Christina Aguilera, przerwie Black Eyed Peas, ale jeszcze z takich ciekawostek 30 sekund spotu reklamowego w telewizji Fox, która transmituje w tym roku finał, kosztuje 3 miliony dolarów. W poprzednim roku ten spot kosztował 2 miliony 900 tysięcy dolarów, o ile dobrze pamiętam. No i wtedy stacja zarobiła 247 milionów na samych spotach reklamowych. No to jest mecz bardzo dochodowy, jeśli chodzi dla tych stacji. Ale mam pytanie o kibiców tutaj, na Pomorzu. Jak to wygląda? Jak jest z frekwencją na meczach Pomorze Seahawks? Jeszcze próbujemy zachęcić, jak możemy, do ludzi, żeby przychodzili, żeby dali szansę temu sportowi. Tak jak mówię, to są zawodnicy, którzy są amatorami. Może ktoś na przykład nie wiedzieć, że w biurze, do którego chodzi pracować, jest obok niego siedzi zawodnik futbolu amerykańskiego. Jeżeli chodzi o frekwencję, to jest kilkaset osób. W całej Polsce dochodzi nawet do 1000-2000 na tych meczach, ale jeszcze trzeba zachęcić Polaków, żeby dali szansę nowemu sportowi, że jeszcze jeden sport może zaistnieć w Polsce i być popularny. I właśnie za pośrednictwem mediów, tutaj także Nadmorska 24, chciałbym zaprosić wszystkich na wiosnę. Liga się zaczyna. Zobaczcie, jak to się gra w Polsce. Jest to sport, który najlepiej się ogląda na żywo i myślę, że ta frekwencja będzie wzrastała. Oglądałem w zaprzyjaźnionej z nami telewizji kilka spotkań z Wrocławia futbolu amerykańskiego. Ta widownia naprawdę była duża. Oni testowali też finał piątego sezonu, bodajże rok albo dwa lata temu. Tam naprawdę frekwencja była imponująca. Nie wiedziałem, że aż tylu sympatyków futbolu amerykańskiego żyje w Polsce, no bo jednak jest to sport może nie tyle mało medialny, ale sport, który nawet w telewizji ciężko jest obejrzeć. To wiadomo, teraz Polsat Sport wykupił prawa, no dzisiejszy mecz transmituje na żywo, ale inne mecze transmituje tylko w retransmisjach i to w takich godzinach, na przykład 4:08, kiedy wszyscy są w pracy bądź w szkołach i tak naprawdę nie ma jak oglądać tego sportu. No, a wcześniej tylko Kanał Plus transmitował też same spotkania z Super Bowl. Też teraz Polsat już wspomina coś, że od nowego sezonu mają być te
mecze w końcu na żywo, no i ma być ich więcej. No ale właśnie, myślicie, że w Polsce futbol amerykański w przeciągu kilkunastu lat może się stać dyscypliną, nie mówimy tutaj o popularności piłki nożnej czy żużla na Pomorzu, bo tutaj to są szczególnie w Gdańsku, Wybrzeże Gdańsk, w którym mieście Lechia i Arka, więc to są sporty raczej niedoścignione, ale jeśli chodzi o koszykówkę, jest szansa, żeby dogonić koszykówkę, no jak nawet teraz mitujemy spotkania Lotosu Gdynia, kibiców nie ma tam za dużo na hali w Gdyni. No w tym roku akurat sytuacja, jeżeli chodzi o pokazywanie w telewizji, się poprawiła, bo Eurosport, Sport Club pokazywały mecze Ligi Akademickiej. Tak jak pan mówił, mecze NFL były w Polsacie Sport nie zawsze o dogodnej godzinie, ale ważne, że przeciętna osoba może natrafić na taki mecz. I w większości, w coraz większej ilości sieci kablowych dostępny jest kanał ESPN America, który właściwie pokazuje i Ligę Akademicką, i NFL, i to w godzinach na przykład wieczornych w niedzielę, kiedy bardzo dużo ludzi zasiada przed telewizorem, więc ta sytuacja się poprawia. Jeżeli chodzi o popularność samej polskiej ligi, no jest to kwestia otwartości ludzi. Teraz będzie dopiero szósty sezon polskiej ligi futbola amerykańskiego. My staramy się zrobić wszystko, by ten sport był uważany przez ludzi, no powiem, że tak brzydko, jako prawdziwy sport, nie tylko jakieś wydarzenie, które gdzieś się tam dzieje, może takie jarmarczne nawet, tylko prawdziwy sport. I jeżeli będzie otwartość ludzi i mediów, więcej ludzi o tym usłyszy, na pewno jest szansa, żeby tak ciekawy sport wszedł jako taki sport, jak to mówił po angielsku, mainstreamowy, czyli poważany przez wszystkich, ale także oglądany przez wielu widzów na żywo. Panie Krzysztofie, a skąd wzięła się w ogóle idea utworzenia Pomorze Seagull? To pan, czy pan macie na to pytanie? Może najlepiej będzie przekazać mikrofon Sebastianowi, bo Krzysztof bardzo pomaga naszej drużynie, ale jest z nami od roku, ale Sebastian właśnie poprzez internet przyciągnął mnie, żebym trenował tę drużynę, i to on chciał założyć tę drużynę, więc może przekażemy mu mikrofon. No słuchamy, Sebastian. To się zgadza. Tak naprawdę zaczęło to się w 2004 roku, kiedy bardziej zacząłem śledzić zawodową ligę w Stanach. Zacząłem przeglądać fora internetowe i w ten sposób trafiłem na jedno z dotyczących sportów amerykańskich, na którym forum dowiedziałem się, że mamy w Polsce dwie drużyny. Były to wtedy drużyny z Warszawy oraz Poznania. I no, nie ukrywam, że przeszła mi myśl przez głowę, a może spróbować czegoś w Trójmieście. Wiadomo, nie było łatwo, bardzo, bardzo, bardzo ciężko cokolwiek rozpocząć u nas. Wtedy jeszcze grałem w koszykówkę, więc tego czasu też nie było za dużo. Ale w pewnym czasie trafiłem na Maćka właśnie, naszego trenera, na forum. Zaczęliśmy rozmawiać dużo na ten temat. Było to na pewno może nie duże ryzyko, ale plan, który naprawdę zakładał kilka dobrych lat, zanim coś tutaj powstanie. A jednak się udało i przystąpiliśmy do rozgrywek w 2006 roku. Pierwszy trening był w październiku 2005 roku w Redzie, na obiektach tamtejszego ośrodka sportowego. Było chyba 8 osób, bardzo złe warunki, padało, mokro, zimno. Mieliśmy jeden worek treningowy i bardzo dużo zapału. Z tamtego składu zostałem praktycznie ja, trener, i tutaj Łukasz, który z nami jest dzisiaj. Ale gdyby ktoś mi powiedział, że za następne 6 lat będziemy mieli zawodników ze Stanów na prawdziwe kontrakty, którzy mieli kontakt z ligą zawodową w Stanach, to bym powiedział, że trochę chyba za dużo sobie wyobrażam, a jednak stało się to faktem. Uważam, że można powiedzieć, że nasza liga już jest półzawodowa, tak? Bo są zawodnicy, którzy otrzymują pieniądze. Zawodnicy podchodzą do tego bardzo poważnie, przykładają się do treningów. Oprócz treningu dodatkowe zajęcia, godzą to z pracą, więc można powiedzieć, że marzenia się spełniają i jest to na pewno jedno z moich marzeń, które chciałem, spróbować nowy sport, którego nie było w Polsce, i się udało. I mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Mamy dużo osób, które nam pomagają. Dążymy do celu, aby, tak jak trener powiedział, uznać nas sport jako sport, bo do tej pory jest to bardziej jako rekreacja, a uważam, że należy się to miano futbolu amerykańskiemu, żeby był sportem w Polsce. Tak to z grubsza wyglądała ta nasza historia. Już północ się zbliża, już trzeba zmierzać na dół. Za pół godziny wielki mecz, no i 4 godziny emocji, wielkich emocji, która defensywa okaże się lepsza, czy pojedynek Rodgers i Roethlisberger. A więc ostatnie pytanie.
Łukasz, Steelers, Packers. Trzeba w takim ważnym meczu na kogoś postawić, trzeba być kibicem, więc ja będę kibicował Steelersom, mam te same barwy. Ja jestem kibicem New York Giants, ale w tym meczu wybieram Steelersów w 100%. Steelers. Black and, black and yellow Steelers. Zgadzam się także również Steelers w tym meczu. No dzisiaj, kiedy dziewczyna, która stoi za kamerą, Dominika Grzelecka, opowiedziała mi swój sen, że śniło się, że byliśmy tutaj i że oglądaliśmy ten mecz. No to nie pytałem się, co tam się działo, tylko pierwsze pytanie, kto wygrał. Jeszcze może tam pójść do Buchmachera, jeszcze coś udać się wygrać. No dobrze, a więc zmierzamy już na dół, na pojedynek Pittsburgh Steelers Green Bay Packers. A moimi Państwa gości byli Łukasz Miotkę. Dziękuję, dobranoc. Sebastian Krzysztofek. Dziękuję bardzo. Adam Nowakowski, za kamerą Dominika Grzelecka. Oczywiście jeszcze tam jest Marcin Chmura, Grudziąckie Radio Internetowe. Zapraszamy jeszcze pół godziny do meczu, a więc można radiogrudziac.com, żeby posłuchać trochę dobrej muzyki. A więc zapraszamy już na spotkanie Pittsburgh Steelers Green Bay Packers. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia na dole.